Masz silne dłonie, wiesz? Co się stało? Łóżko naprawiałam. Tak. A kto akurat ci uwierzy, że sama naprawiałaś łóżko? Powiedz mi, który z tych chłopaków ci pomaga. No ale co ja miałabym z... Co ty? No co ja? Z nim? Pani Mario, drinki podane. A przy okazji chciałem zapytać, czy łóżko udało się naprawić, czy jeszcze skrzypi? A jednak wiedziałam. Ale że całą noc? Chłopcze, czy ty nie miałeś sprzątać? Pani Mario, pozmywałem naczynia, zebrałem kurze. Co jeszcze mam w tej kuchni zrobić? To może kurze na balkonie zepsuj. Oczywiście, już idę. Mów, kochana, mnie nie oszukasz. No dobrze. Mam co ci powiedzieć. Szukam faceta. Idealnego faceta szukam. Faceta? No ale przecież masz bogatego męża. No proszę cię, on ma 36 lat. Matko Boska, ile? Wszystkie koleżanki się ze mnie śmieją, ja mam starego faceta. Mam pomysł. Zaraz zapiszę cechy idealnego kochanka. Lokal 50. Mogę? Tak, pani. Ale mam problem. Nie mogę otworzyć. Pani Maria, też nie mogę. 46 może, proszę. Czym mogę pomóc, moje drogie panie? Mamy problem. Nie możemy otworzyć. Zaraz temu zaradzimy. Proszę bardzo. No, co do czego zaczynamy? No musi być młody. Dobra, no to ile? 18? 18? No żartujesz? 18? 15? 16? 16? I pół? I to jest najlepszy. A pozostałe? No. No musi być umięśniony. Wiesz co, mamy lepszy pomysł. Zapiszemy cię na przesympatyczny PR. O! To wybierz teraz sobie nickname. Może kokietka. Nie, nie, za mocny. Coś łagodniejszego. Nie wiem, no może... Sexy Maria. Od imienia. No może. No, a teraz jak wpisz. No ale ile mam wpisać? No, 50? No co ty? A nie ma takiego wieku. No to... Trochę przekłam. No, 30? 30? Dobra, 33. Wiem. Będzie akurat. Jest dobrze. Dobrze. I tak? Musi być tak. Musi być inteligentny, przystojny, umięśniony, bogaty. Bogaty. Tak. Bo przecież musi mnie utrzymać. Nie, no, musi być w ogóle elegancki i z klasą. Tak. I znać francuski. Francuski. 16-letni, bogaty, z pieniędzmi. Nie, wykształcony, wykształcony. Jest. A, wodę ci zrobię potem w łazience. W łazience? Gotowe. A, może być. Może być. Wszystkie 8 cech. Maria? A może ja bym tak, wiesz, wzięła sobie tych twoich lokalów? No, w sensie wynajęła do pomocy mnie tam. Wynajęła? Aha. Wiesz, no... No, no właściwie... Czy miałeś 70 potrzeba? Jana się chyba opiły tymi drinkami. No, chyba tak. Stary,
W ogóle słyszałem, jak zakładał konto na przesympatyczny.pl. No co ty? Przecież to jest portal dla nastolatków. Gościu, moja 13-letnia siostra ma tam konto. Ja. Ej, chyba idą. Dobra, cicho. To jest ten lokal 46, o którym ci mówiłam. O, nie jest zły. Ok, odwróć się, chłopcze. No, po co? No, żebym cię mogła lepiej widzieć. Ale pani mnie już doskonale widzi. No, ale wiesz co, ale ty jakoś samo sprzątasz. Dobra, słuchajcie, chłopcy. To jest wasza ciocia. I musicie się jej słuchać i być grzeczni. Dobrze. Dzień dobry. Cześć, chłopaki. Fajnie jesteście. Ale o co pani chodzi? Jak to o co? Chciałabym was lepiej poznać. Jak masz na imię? Lokal 46. Ha, amerykańskie imię. A ty? Lokal 32. O, to trochę z niemieckiego. Ciekawe. Proszę pani, musimy pracować, sprzątać, żeby nie dostać zakazu na miesiąc na jedzenie. Przepraszam. Pokaż mięśnie. Ale po co? Bo chcę ich dotykać nocą. Ale że tu? Ale że tu teraz, napnij. Oczywiście. A kto tam jest na tarasie? Lokaj 50. Kim pani jest? A przyjaciółką pani Marii. A ty masz być dla mnie miły. Może się lepiej poznamy? Nie rozumiem. Słucham? Ja tutaj tylko sprzątam. Zatańczymy? No ale jak? Teraz, w tej porze? Muszę włączyć muzykę, zaraz wracam. Ale co pani robi? I pani Maria nie będzie zadowolona. Ja mam być zadowolona. Ale ja to, ja nie pracuję u pani. Ciężko mi i jestem tak znużony. Kłopotów moc przygniata serce me. To wołam cię i czekam tutaj w ciszy, aż przyjdziesz i usiądziesz obok mnie. Ja wiem, że ty umocnisz moje siły, podniesiesz mnie, bym szczyty zdobyć mógł. To którego chcesz kupić? Nie wiem. A ile kosztują? 32 lokaj to będzie 50 tysięcy funtów. Panią skażę, jakie 50 tysięcy? Jakich funtów? Jestem człowiekiem, nie przedmiotem. O, naprawdę. Trochę imponujące. Może zniżka? Nie, kochana. 50 lokaj, 50 ten. Tak? I 80 tysięcy funtów, bo jest trochę większej masy. No tak, tak, tak. A jakbym chciała kupić dwóch w pakiecie, to ile? Bo jest pakiet, że bierzesz dwóch w cenie trzech. Decyduj się, bo wiesz co, no to zbyt długo trwa. Idź do bankomatu i wypłać pieniądze, czekamy. No dobrze, pójdę. No, będzie dupę zawracała.